Przed nami podwójne derby z GKS-em Katowice. Wiemy, że dla kibiców to zawsze są spotkania szczególne, wyjątkowe. Dla was podobnie? Znaczy, w pewnym sensie tak, bo jest to drużyna, która ma nad nami jakąś przewagę punktową i są wyżej w tabeli, a czy są lepsi, trudno jest powiedzieć. Na razie graliśmy dwa mecze, więc tak naprawdę ten trzeci mecz zweryfikuje. Wydaje mi się, że też nie, jak w pewnym sensie nie powinniśmy przywiązywać uwagi do tego, co było na początku sezonu, z tego powodu, że i my, i oni byliśmy dopiero po przygotowaniu, więc te mecze były różne, bo ciężko było jakąś taką optymalną formę. Wydaje mi się, że teraz już jest do niej bliżej, więc tak naprawdę ten mecz pokaże, na czym stoimy my, w którym miejscu są oni, i wydaje mi się, że to będzie fajne widowisko, więc serdecznie zapraszam. Za wami na pewno taki trudny i wyczerpujący okres, bo w zasadzie co 3 dni graliście spotkania. Trener mówił, że trochę musicie od siebie odpocząć na tą przerwę reprezentacyjną. To się udało? Udało się zregenerować, nabrać sił? Myślę, że tak. Te mecze, co były po przerwie, pokazały, że gdzieś tam wróciliśmy już do takiego tego naszego grania, a jak to będzie w rzeczywistości, to wydaje mi się, że będzie można to ocenić po meczu z Katowicami, bo jest to wymagający i trudny rywal, więc tak naprawdę ten mecz pokaże, w którym miejscu my jesteśmy i ile nam dała ta przerwa, jak odpoczęliśmy i jak się zregenerowaliśmy.